Październik to czas, kiedy obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to coroczna okazja do podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za ich codzienną pracę. W tym roku nasza telewizja została zaproszona na obchody Dnia Edukacji Narodowej, między innymi do Szkoły Podstawowej nr 4. Były życzenia, skecz o złotej rybce przygotowany przez młodzież oraz nagrody dla nauczycieli i pracowników administracyjnych, które wręczała dyrektor Elżbieta Pogodzińska. Drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, czego Wam życzyć w dniu Waszego święta? Bądźcie zdrowi, zadowoleni z pięknej pracy, którą wykonujecie, zadowoleni z nas. Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci. Niech Wam nie zakłóca snu reforma oświaty. Niech Wam los łaskawy sprzyja, niech Was szczęście nie omija. Niechaj głupstwa Was nie smucą, bądźcie pogodni i uśmiechnięci. Niech Wam gwiazdy do snu nucą. Niech świat się do Was śmieje. Niech wiatr w oczy Wam nie wieje. Niech Was omija grybka. Wiernie służy złota rybka. Mądrych uczniów cne gromady wygrywają olimpiady. Rzecz się zrobi.